Cała sprawa rozpoczęła się od niepokojących informacji od Adama Curykale. Na swoich mediach społecznościowych poinformował, że przyjaciółka tajemniczej Moniki, prawdziwa Ada, została przez niego uratowana z rąk sutenerki, którą okazała się właśnie przyjaciółka Monika. Adam, znany z tego, że jest osobą bezpłciową i usunął swoje genitalia oraz wytatuował całe swoje ciało, kilka dni temu dodał post na Instagramie, w którym wraz z prawdziwą Adą proszą o pomoc finansową i wsparcie psychiczne właśnie dla Ady. Cześć moi drodzy, dzisiaj takie nietypowe Instastory. Właśnie nie zwracam się w własnej sprawie, a w sprawie Ady. Na tyle, na ile mogę, pomagam, natomiast ja też mam jakieś tam ograniczone swoje i ramy czasowe i pieniężne. W następnych relacjach opowiedział o cierpieniach Ady, która na co dzień zajmuje się pracą seksualną i która została wykorzystana przez tajemniczą Monikę, którą uważała do tej pory za swoją przyjaciółkę. Monika miała głodzić Adę, bić ją i odcinać od kontaktów z innymi, a także podawać jej środki nasenne. Adam przyjął Adę do swojego mieszkania, ale zaznaczył, że może ją ugościć tylko dwa dni. Jej rodzice, których także poinformował o sprawie, nie mogli pomóc jej przed początkiem września. Jego apele przecinane były nagraniami rozmów telefonicznych z tajemniczą Moniką. W trakcie rozmów prosił Monikę o to, żeby dała spokój Adzie i wyzywał ją od toksycznych osób. Monika groziła zaś, że wraz z kilkunastoma wpływowymi osobami zaszkodzi Adamowi i jego karierze. Gwarantuję mu, że wasz popularny pupilek pójdzie siedzieć. On mnie zgłosił na policję? Okej, tylko że on dowodów nie ma, a ja na jego kłamstwa mam. Ada nie uczestniczyła w tych rozmowach. Ponoć odpoczywała i próbowała zebrać siłę. Nagle doszło do bardzo dziwnego zwrotu akcji. Na profilu instagramowym Adama pojawiło się nagranie Ady, która klęczy przed Moniką i błaga ją o przebaczenie i przyjęcie z powrotem. Kilka godzin później Monika z Adą nagrały wideo, w którym informują, że Adam za swoje oszczerstwa poniesie konsekwencje i że spotkają się z nim w sądzie. A uwierzcie mi, i to nie jest żart, ja stanę po stronie Moniki i ja wszystkiemu w sądzie zaprzeczę. Kto uwierzy komuś, kto nie ma na to żadnych dowodów? Co tam się tak naprawdę stało?